Czołem ludziska, z tej strony Staszek i również w sumie Batman. Witamy was serdecznie razem, wspólnie w kolejnym odcinku z Don't Starve Hamlet oczywiście. Nagrywam tuż po ograniu pierwszego materiału, mniej więcej można powiedzieć, więc nie odniosę się na razie do komentarzy z poprzedniego odcinka. Więc, co byśmy dzisiaj chcieli zrobić? Mam długą listę. Zrobiłem sobie w przerwie listę. Może sobie wyjdziemy na zewnątrz, żebyście chociaż cokolwiek widzieli tutaj, bo będę chciał znowu coś trochę poopowiadać, ale nie zbyt dużo, ponieważ być może dzisiaj zrobiłbym sobie coś takiego jak drying rack do suszenia, być może zrobiłbym sobie jakąś czapkę, bo tak chodzę bez czapki i w sumie bardziej obrywam, jak mnie coś przypiernicza. Zobaczcie też, że Weevil Mantle ma już poniżej 50% wytrzymałości, a on absorbuje i tak tylko 60%, nie tak jak na przykład Loxiut 80%, więc to też jest istotna rzecz, żeby o niej pamiętać. Wiem, że Loxiut akurat to miałem chyba tutaj jakiś, zostawiłem, nie wiem ile on miał, 38, to też w sumie niezbyt dużo. Ale z drugiej strony myślę, że go wrzucę sobie tutaj, w razie gdyby stało się coś złego, to będę miał Fireflies. Też mi się przydadzą, bo chciałem sobie zrobić też, na wypadek wszelki, czapkę. Czapkę związaną z... znaczy czapkę górnika. I Miner Hut wymaga od nas złota i jeszcze tej takiej czapki zwykłej, która chyba wymaga 12 trawy. Aha. Czyli innymi słowy, ja sobie nie za dużo zrobię, ponieważ kamienia mam, no może odpowiednią liczbę, ilość, ale... niestety z trawą jest słabo. W ogóle mogę coś zjeść, bo widzę, że tutaj już głód mnie dorwał. Czyli trzeba będzie pozbierać przede wszystkim na początku dzisiejszy dzień, kolejny dzień, 38 dzień, który właśnie się zaczął. Trzeba będzie poświęcić na to, żeby zrobić sobie wiele, wiele rzeczy, a raczej przede wszystkim, żeby pozbierać, głównie pozbierać surowce. Więc ja teraz lecę pozbierać surowce, między innymi drzewo, na pewno trochę kamienia, no i też sporo by mi się przydało trawy, zresztą jak widzicie. A wiadomo, że trawy łatwo też w podziemiach zdobyć. Tej trawy wtedy jest bardzo dużo i nie muszę nosić ze sobą maczety. Ale widzę, że co, ja maczetę miałem i maczetę gdzieś zostawiłem prawdopodobnie. No ale dobra, poradzimy sobie, jakoś te trawy i tak zbierzemy. Biega za mną Pog, więc wiadomo, czym to się skończy. Skończy się tym, że będę chciał oczywiście Poga ubić. Myślę, że dwa hity akurat wchodzą. Sorry, Pog. Mięso jest zebrane, to oczywiście gdzieś tam po drodze pewnie jeszcze będę starał się zbierać nie tylko mięso, ale również warzywa, które gdzieś tutaj jeszcze są. Patrzcie, jest tutaj dużo tych zaciemnionych, no jest naprawdę bardzo dużo zaciemnionych drzewek. Może które z nich rzeczywiście miałyby jakieś sekrety w sobie. Ale żeby to sprawdzić, musiałbym wziąć ze sobą lubkę. I rzeczywiście teraz, biorąc pod uwagę, tak sobie tutaj biegam na lajcie trochę, może mógłbym rzeczywiście tę lubkę wziąć i zobaczyć, czy udałoby się coś znaleźć, bo tego żadnego jeszcze nie znalazłem. Gdzie oto... Ty cholerny wążu, ty! Gdzie atakujesz mojego biednego kolegę? Widzisz Batmana, ty tak po prostu stoisz, nawet nie odpowiesz jakimkolwiek atakiem? Dziwny jesteś. Powiem szczerze, dziwny jesteś, kolego. Zamiast się bronić, kurczę. Dobra, zaryzykuję, moi drodzy. Mam nadzieję, że wypadnie z niego chociaż jeden iron ore. Oby tak było. Nic nie wypada? No kurczę, ile można? Halo? Dziękuję. Aha, i teraz się aktywni. Głowa. Głowa się aktywowała. Wow! Nie chcielibyśmy, żeby chyba nas to trafiło, więc uciekamy. Pieruny. Chyba nie ma co uciekać do jaskini. Mam nadzieję, ciekawe, czy on w ogóle wróci do domu po takim ataku. No i tak, i właśnie mi się wydaje, że to właśnie ten robot. Jakby na przykład obudzić wszystkie jego części i starać się to złożyć jakoś w kupę, to mam wrażenie, że wtedy coś by się wydarzyło, nie? Taki jest mój pomysł, że z nim musi się coś wydarzyć, prędzej czy później. Tylko jeszcze nie wiem, co dokładnie. A, mam w ogóle nadwyżkę drewna. Bardzo dobrze, że mam nadwyżkę drewna. Drewno się przyda. Okej, no to oczywiście... Dlaczego ja zacząłem go atakować? Bo chciałbym zrobić sobie nożyce, o których zapomniałem. Okej, czyli zawsze jakaś część musi się obudzić. Żeby Robina nie trafił, bo on tutaj ma ten swój strzał potężny. Także Robin, uciekamy. Nawet nie wiem, gdzie uciekamy. Może uciekamy do dżungli? W dżungli może coś ciekawego jeszcze znajdziemy. Tak mi się wydaje, że może w dżungli... Chociaż teraz już zebrałem wszystkie potrzebne rzeczy. O, i możemy też korek zabrać. To jest mój korek, który zostawiłem sobie poprzednio. A może teraz już korek wezmę. I może coś z tego korka zrobimy w przyszłości. Na przykład jest coś takiego jak Cork Bat. On bardzo mocno bije, chociaż chyba jest na 20 użyć tylko, więc to jest bardzo mało, ale bije potężnie, na około 50 damage zadaje. Także do tego moglibyśmy sobie po prostu zebrać do tego korka. Tak, jak widzicie, zrobiłem sobie też
te. Zrobiłem sobie obcinaki. No to żeby poświęcić właśnie czasu, przyspieszyć też zbieranie trawy, no bo kurczę, tej trawy to można zbierać, wiecie, bardzo, bardzo długo. Jeszcze zużywałbym maczetę. A tutaj teoretycznie mam nieskończenie dużo żelaza, tylko oczywiście zawsze muszę się zmierzyć z kolegą robotem, albo z jakąś jego częścią. Dlatego też mamy zrobić smelter, tak? Tylko smelter wymaga bardzo dużo drewna i bardzo dużo kamienia, a rzeczy, które z niego tworzymy, no nie są jakieś powalające, dopóki nie mamy girsów, bo jeżeli mamy girsy, to możemy stworzyć sobie wentylator i ten wentylator pozwala nam nie mieć w ogóle efektów związanych z alergią w domu. Jak na nas wieje, to w ogóle alergia nas nie interesuje. A z drugiej strony jeszcze możemy użyć jej, żeby szybko się wysychać, tak? To też jest całkiem niezła opcja z tym szybkim wysychaniem. Jak widzicie, zbieram tej trawy tak dużo, by już nie mieć problemu z nią nigdy przy okazji, więc już, znaczy może prędzej czy później będę miał problem z nią, ale i tak zbiorę i tak dużo, że myślę, że to wystarczy na dłuższy czas. A tak w ogóle to nie wiem, że jak Fireflies się nie dorzuca do ognia, znaczy jeżeli Fireflies dorzucę sobie do mojej latarenki, to ona chyba daje o wiele więcej fuelu, nie? No właśnie, coś koło 30-40%, więc wydaje mi się, że to jest bardziej opłacalne niż drop. Możemy wypuścić, o to ciekawe, możemy też oczywiście zamordować, ale tak czy siak, to chyba to jest bardziej opłacalne zdecydowanie, zbierać po prostu te, no, wiadomo. Znaczy o wiele szybciej, no widzicie zresztą jaki jest efekt, tak? O wiele szybciej można sobie tutaj zrobić, kurczę, o wiele szybciej ładuje to. Tak, to chciałem powiedzieć, o wiele szybciej ładuje naszą latarenkę. Ale sobie to latają, ale mamy na 100%, więc ewentualnie moglibyśmy zebrać tylko po to, żeby mieć je na przyszłość. Tak. Jak widzicie, nie widzę co tam jest, ale chyba było jajko. Także jajko nie jest głupie. Jajko się przyda. Okej, dobra. No tutaj dużo ich lata teraz, jak widzicie, dużo się ich tutaj narespiło. O kurczę, no jego trzeba by dorwać w końcu. Co wy na to, żeby go dorwać? W końcu. Nie wiem jak mi się to uda, ale możemy spróbować. Zresztą muszę już się trochę celować już w powrót. Co to? O nie! Teraz? Ale jesteśmy przy dżungli. Moglibyśmy w końcu sprawdzić, czy rzeczywiście, będąc w dżungli, możemy mieć go gdzieś. Chyba jeszcze latają typki. Okej, no i on sobie tutaj będzie latał. Z drugiej strony fajnie byłoby chyba jednak do niego się dostać, ponieważ wiemy, gdzie możemy znaleźć... Wiecie co? Z drugiej strony właśnie, wiemy, gdzie mogę... Ja wiem, gdzie mam znaleźć ten skepter. Powiedzieliście mi, że ten cały skepter, który jest do znalezienia, on musi być na wyspie, ale nie w gnieździe. Więc myślę, że wylądujemy sobie może jakoś tak, żeby przy okazji jakiegoś pan Goldena stłamsić. Co wy na to? Jakby na pan Goldena spadło? Byłoby niegłupie, co? Wow! Okej, wylądował. No i teraz uciekamy od niego. Oczywiście moglibyśmy się schować. Moglibyśmy się skryć, ale to nie jest głupie, żeby gra od nas sama wymusiła, abyśmy polecieli na tej wyspę. Nie byłoby głupie. Ja nie mam chyba jakiegoś zbytniego problemu z tym. Także niech mnie pochłonie. Tak jest. Damy się jeszcze raz połknąć. Nie ma problemu z miejscem też. I musimy na tej wyspie znaleźć ten cały skepter. I jesteśmy tutaj znowu. Mogę w końcu wziąć to. I to chyba już wszystko, co miałem wziąć. A, jeszcze są deski. I to wszystko, tak? No i gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj musi leżeć ten cały skepter. Więc musimy dokładnie no i proszę bardzo, jest. No, mieliście rację. Tak jest, czyli to jest bardzo ważne, by to dać królowej, bo ona wtedy da nam dojście do galerii. Ale nie wiem, co to jest ta galeria, czy to jest drugi dom? Czy to jest dom właśnie w tym drugim mieście, ta cała galeria, czy nie? Ciężko mi powiedzieć. Ale też dobrze, że tu trafiliśmy ze względu na fakt, że tu również można zebrać kamienia, a kamienia też to trochę mało mam, a wiem, że do tych wszystkich rzeczy, które chcę zrobić tego kamienia i tak dużo jest potrzebne. Także wyszło na dobrze. Wyszło na dobre, że żeśmy się tutaj dalej zabawili wspólnie. Żeby te czarne kruki latają. Pozbieram, co tu jest do zebrania i będziemy powoli też wracać. No, bo trzeba będzie też zjeść też sporo. Mam jednego kolegę... Znaczy, wydaje mi się, że z tego jestem w stanie zrobić coś do jedzenia. Mam tu jakieś... Jedne kulki będą, a poza tym też mamy swoją własną farmę też, tak? Moja własna farma też powinna mi pomóc w wygenerowaniu. A poza tym... wygenerowaniu warzyw. A poza tym jeszcze chciałem zauważyć, że będziemy tutaj mijać te miejsca, gdzie powinny znowu wyrosnąć nam ładunki. Ładunki do naszej lampy. Także moglibyśmy naprawdę też sporo
tutaj pozbierać. Przecież nie będę tych drzewek już rąbał. Co było do zebrania, chyba zebrałem. Trawy mam akurat 40, więc elo. No i moi drodzy, ferna też możemy zebrać, czyli ja sobie coś jeszcze wrzucę do naszego... Mam jeszcze miejsce na fern. W sumie jeszcze powinno być miejsce na coś więcej. Snake, skina ci oddam. Korek ci oddam, trzymaj to ze sobą. Bierzemy lampę i znowu idziemy tutaj eksplorować. O, ferna na pewno pozbieramy. Tu raczej nie ma nic, co można by zniszczyć. Fern jako... Znowu wiecie co, znowu jest element, który wypełnia garnek, więc to też jest super. O, proszę bardzo. I tu przy okazji jeszcze jak zbierzemy to, to jeszcze mamy, zobaczcie, kolejny fern. I jeszcze mamy Stinger, którego zostawiliśmy, bo wtedy pamiętam, chyba miejsca nie mieliśmy na to. A zobaczcie też, że myśmy zwykle tutaj wychodzili. O, tu jeszcze coś do zebrania. Zwykle wychodziliśmy tu, ale ścieżka prowadzi nas jeszcze dalej. Zobaczmy zatem, skoro już tu jesteśmy, co znajdziemy z tej strony. O, proszę bardzo. Jest tutaj znowu dużo ferna, tak widzicie, że ferna jest mnóstwo. Wezmę... Zapomniałem o jednym, tak, muszę tutaj dropnąć. O, dobrze, że... Mam nadzieję, że się jakoś nie zbagowało, nie skoczy gdzieś, gdzie nie może potem wyjść. Patrzcie, że z moim jedzeniem jest kiepsko, nawet mi się psuje, zobaczcie. Nawet mi się psuje, już powoli, szparagi mi się psują. Także na to też muszę zwracać uwagę. Zniszczyło mi się... Ale to jest wszystko? Czy dalej możemy iść? Dalej możemy iść. To tutaj dalej mogę to rąbać w sumie. Także mogę znowu zrobić drop. No tak, no tak, ale wszystko pięknie. Czy mi jest wszystko potrzebne, to co mam? Mi się wydaje, że to jest nam najmniej potrzebne teraz. Ja sobie tutaj będę chciał znowu zrobić mimo wszystko kill-off i dalej sobie tutaj łupać. Muszę uważać na swoje zdrowie, będziemy pewnie wracać po nocy, jak zamierzę do domu. Co jest tutaj? Okej, no mamy złoto. Złoto jest w cenie. Oczywiście, że złoto jest w cenie. Co się stało? Gdzie jest moja lampka? Miałem ją w ręku, o Boże. O Jezu. Wszystko jest w porządku, nie panikuj, Staszek, wszystko jest okej. Chyba rzeczywiście nie mam miejsca na to wszystko znowu. Dobra, idziemy sobie stąd. Co tutaj jeszcze mamy? Aha, i tutaj mamy znowu kolejne miejsce, gdzie możemy nawalać. Dobra, tak trochę zacząłem się obawiać, bo zbieram tu wszystko. Mam nadzieję, że te ferny też odrastają, bo ja ich zbieram za dużo, niż jest mi potrzebnych. Dobra, dorzucimy też trochę kulek. No, przynajmniej jedną na razie. Zostawimy tutaj, o właśnie, i weźmiemy jeszcze raz to. Pyk. Bum, 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 bum. Co tu się zniszczy? Ej, widzieliście to? Tu się zniszczyło coś innego, żeby było śmieszniej. Dobra, ale cały czas obawiam się o swój głód. Jak zwykle na granicy. Dobra, tu nie mogę tego obrócić w ogóle, żeby było ciekawiej. Okej, czy mi się znowu coś wypełniło? Chyba nie. Equip, dobra. Słuchaj, Robin, zwany Batmanem. Aha, tu masz jeszcze miejsce u siebie. Dobra, to ty trzymaj w takim wypadku złoto teraz. Idziemy sobie. Wiem, że tutaj gdzieś zostawiłem jeszcze ten... Ja tu zostawiłem, wezmę to teraz. Aha, tego miałem nie brać, okej. Okay. Dobra, czyli co? Czyli... Aha, tu jeszcze jest przejście. Ej, to wszystko jest jakieś takie... Aha, i tutaj jest koniec. Dobra, czyli tu już dalej i tak nie pójdziemy. Tu już jest wszystko. Te ferny zostawiam. Ferny o ferny. Psuje mi się mocno jedzenie. Myślę, że to jest dobre, żeby wrócić do domu. Mam nadzieję, że... Tylko wiecie, porwał mnie ten cholerny ptaszor. Ja nawet nie pamiętam, gdzie tutaj się wychodzi, jak się już da porwać. Ale widzę, że tutaj znowu się pojawił stalagmit. Ja tego nigdy nie zniszczyłem tutaj. Naprawdę? Nigdy? Aż dziwne bym powiedział. Okej, okay, dobra. Gdzie my jesteśmy? Jesteśmy tutaj. Także nie jest źle, bo to jest blisko domu, tak czy siak, nie? Więc tragedii nie ma. Czekajcie. Czekajcie. Jesteśmy przy królowej, no jasne, my jesteśmy po... O kurcze. Ale tu mamy garnek, nie jest źle. Czekajcie, już tutaj mamy garnek, wszystko gra. Wiem, że używam, no ale właśnie i tak przychodzi już ciemność, jest już ciemno. A w ogóle tutaj chyba widziałem... Tak. Ja to wezmę. Wezmę, ponieważ to mi jest potrzebne, że w razie, gdy mi się zniszczy obecna osłonka, to sobie zrobię drugą. Fajnie byłoby też ich ubić. Ale jak widzicie, teraz problemem i tak jest głód mój, więc muszę teraz się najeść. O, tego nigdy nie otworzyłem, to interesujące. Jeszcze znajdujemy takie elementy tutaj. A, i trawy mam za dużo i tak, okej. Okay. Kurczę, indyk śpi. Można go ziabnąć. Albo i nie, ciężko powiedzieć, ale indyk sobie tutaj biega. No i moi drodzy, jesteśmy znowu u królowej. A mamy, wiemy, że tutaj mamy garnek, zostawiliśmy, to było mądre zagranie, że zostawiłem ten garnek. Teraz mogę znowu to zabrać. To, o, już jest jasno. Dobra, okej. Okay. Bierzemy coś innego do ręki na razie. Trzeba zrobić jedzenie. Raz, dwa, trzy, fern oraz mięso. Cook.
No właśnie, nie mam ogniska. Ogniska na pewno by się tutaj zakończyło i straciło ważność całkowicie. Jestem ciekaw, czy można przygotować? Może ja sobie zrobię jakieś ognisko, z daleka od nich wszystkich. Gdzieś tutaj, chociaż ten strażnik, one strażnicy to mogą z daleka zobaczyć te ogniska. Może gdzieś tutaj z boku. Bo chcę przygotować asparagusy przede wszystkim. Mogę też je naleźć na surowo przecież. Ale z tego jest zupka. Przygotuję kolegę... Tak, o. I gotowany ślimak. I to chyba tyle, nie muszę więc więcej gotować. Tak mi się wydaje przynajmniej. Mogę też zrobić coś z jajkiem. Pierogi mogę zrobić, ale... Moje zdrowie jest całkiem elo. Ja się nie muszę martwić o zdrowie tutaj kompletnie. Tylko o głód. Dobra, i teraz zróbmy sobie jeszcze jeden meatballs. Mam nadzieję, że... Zobaczmy teraz, czy rzeczywiście to zadziała. Nie! Czyli on... Może cooked nie jest traktowany jako... No dobra, no to niech będzie. Myślę, może wygląda to w ten sposób, że rzeczywiście... Może przygotowany skubaniec, ślimak też nie jest traktowany jako mięso? Może przestały być to traktowane jako mięso? Musiałbym to bardziej obadać, żeby zrozumieć. Całkiem dobrze się złożyło, bo możemy odwiedzić królową. Możemy odwiedzić królową. I teraz tak, czy to się królowej dawało? To jest cały czas ta kupa, którą kiedyś miałem. Czy to się królowej dawało ten cały skepter? Chodź Robin, bo potrzebuję cię tutaj. Chodź, podejdź do mnie. Ty masz bardzo ważną rzecz. O właśnie, teraz tak, czy mogę jej to dać? Give. O, i dostaliśmy, zobaczcie, klucz. Ha, 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 no i mamy ten klucz. Pożądalu, okej. Okay. W ogóle mam jakieś duże rzeczy różnych, może weźmy sobie to do ręki. Proszę bardzo, teraz królowa odzyskała swoje berło, a my mamy Royal Gallery Key. One wonders what it unlocks. Tak samo tutaj, czy nie wiem, czy tutaj chyba byśmy tak samo dostali. Tak, tu jest co? Royal Examine, Royal Gallery Exhibit. I tu mamy Royal Gallery... A co tu, jak to otworzyć? Jakiś artefakt tu jest. Exhibit, Royal Gallery, tak? Ale teraz pytanie, co można zrobić z tym kluczem? Żeby odblokować Missing Name, jeszcze nie jest nazwana, żeby odblokować w ogóle tę dziewczynę tutaj naszą, kochaną, nową postać, musimy znaleźć jej koronę, którą broni boss. I to dość chyba trudny boss z tego, co czytałem, więc to nie będzie tak łatwo, żeby zdobyć tę postać i odblokować. Chyba możemy zjeść kolejne kulki, no ale problem jest taki, że no, mam gotowane asparagusy, nie będzie z tego zupy, ale trudno. Kupy nie biorę, bo mnie nie interesuje, no i teraz tak, nie chcę oczywiście jej atakować, no bez przesady. I teraz mam klucz. Royal Key. I wiem, że ten klucz do czegoś jest. Royal Gallery Key. Może on coś nam otworzyć. Wiem też, że tutaj będzie można odblokować kiedyś kolejny tutaj set odblokowajek i będzie można budować domki. Budować domki świń. Po prostu. Będzie można sobie własną wioskę nawet założyć, gdyby ktoś bardzo chciał. Także to jest ciekawa opcja. I jeszcze nie do końca ogarnąłem, jak ona działa. Może wejdziemy sobie tutaj do sklepu, jeszcze zobaczymy, co jest w środku. Takie rzeczy są w środku. Jakaś tutaj... Nawet spear jest... O, a tutaj w ogóle jest jakaś skrzynia. Jestem ciekaw, czy ta skrzynia to jest skrzynia, za którą można coś zdobyć, czy nie, nie wiem. Ale jeszcze zanim ruszę znowu do domu, bo tu nas na razie nic nie trzyma, chciałbym jeszcze raz sprawdzić, czy jestem w stanie zdobyć girsy. No i moi drodzy, zobaczcie, jest bambus, jest silk, ale niestety dalej nie ma girsów. Moglibyśmy kupić silk, tylko teoretycznie... Ciekawe, czy on by zbierał... Czy on by dał... Stinger byśmy mogli mu sprzedać? Daje nam kasę za Stingera. Dobrze. Okej, to wykupimy teraz jeszcze silk. Może da girsy? Nie dał girsów. Okej, ale silk nam się i tak przyda. Mam nadzieję do czegoś kiedyś w przyszłości. Bambus też możemy od niego kupić. Ale jak widzicie, no... Przybyłem tutaj też zawalony... A nie, jeszcze mógłbym bambus sobie wziąć, gdybym bardzo chciał. Kupimy bambus. Zobaczymy, czy da girsy. Niestety nie. No, mam nadzieję, że kiedyś on rzeczywiście ja nam tutaj wręczy. Mam bardzo wielką nadzieję, że w końcu to się kiedyś stanie. Jak widzicie, zacząłem też kupy zbierać, no bo, kurczę, to jest sporo nawozu mimo wszystko, tak? Myślę, że też może zacząć napełniać naszą, o tutaj. O, proszę bardzo. Ponapełnialiśmy. I można, czy możemy zrobić zupę ze szparagów? Możemy zrobić zupę ze szparagów, bo to nam trochę, nie ma leczenia z tego w ogóle w sumie, ale zastanawiam się, czy czegoś po prostu jeszcze nie użyć, żeby się nie zmarnowały całkowicie. Bo z samego jajka to niewiele przyjdzie. Oj, znowu trzeba padać. A nie mam parasolki ze sobą. To jakaś wielka tragedia to nie jest, tak? Co może z tego wyjść? Dorzucimy jeszcze dwa warzywa, wyjdzie zupa szparagowa. Ale ja bym chciał do tego, jeżeli chcesz zupę szparagową zrobić i to jajko wykorzystać, to mogę zrobić... O, nie!
i potrzebuję... A folicz? Okej. Okay. Takie coś możemy... A zróbmy! Zróbmy cokolwiek do jedzenia, żeby się potem nie okazało, że nie możemy nic jeść i żeby na drogę chociaż było, tak? Dobrze, moi drodzy, ja sprawdziłem, do czego jest ten klucz. Tam się coś dzieje. Czy tam coś płonie? Bo myślę, że coś płonie albo coś się leją, czy coś. Sprawdziłem sobie ten klucz, bo coś tak czułem, że nie do końca chyba rozumiem, jak on działa. To jest klucz do Royal Gallery, ale Royal Gallery jest właśnie tutaj. Właśnie w tym miejscu. Możemy sobie teraz wybrać albo ten przedmiot, albo ten przedmiot. To jest coś tam, jakiejś rzecz, która nawet na wiki nie jest jeszcze opisana. Coś tam of silly, gas of silly spirit. Nie pamiętam dokładnie, ale to jest klucz do miasta. I właśnie to byśmy chcieli tutaj odblokować tym kluczem. I proszę bardzo, key to the city. I to nam prawdopodobnie... This means to build one's own civilization. To jest ogólnie przenośny crafting station, można powiedzieć. Że dzięki temu będziemy mogli odblokować chyba kolejne rzeczy i będziemy mogli rzeczywiście budować budynki. Co jest całkiem ciekawym wyjściem. Myślę, że tu poczekamy sobie chwilę. Zobaczmy w ogóle, jak to działa. Czy mogę tutaj to rzucić? Patrzcie, pick up the key to the city. Śmieszne jest to, że on tutaj sobie tak leży. Ale tutaj nie jest aktywny. Powinienem dostać kolejną część tutaj do budowania, ale wydaje mi się, że może to nie działa w budynku w środku. Może moglibyśmy jej ukraść to w ogóle w nocy. Także to jest coś, co pozwoli nam budować budynki. Będzie kolejna zakładka, tylko to chyba nie działa wewnątrz budynków. Zakładam. Nie wiem, czy tak jest faktycznie. Zaraz sprawdzimy, jak wyjdziemy. Czekaj, czy dalej leje. Zobaczcie, jest city planning i teraz możemy zbierać przedmioty, żebyśmy mogli zbudować swoją własną wioskę. The Flying Bee, the Oddity Emporium. Wszystkie rzeczy tutaj możemy sobie zbudować i generować dzięki temu też świniaki odpowiednie. Co oznacza, że gdybyśmy bardzo, bardzo chcieli, to możemy w swojej pierwszej wiosce stworzyć kolejny sklep, który nas bardzo interesuje, czyli ten. I to jest właśnie ten Oddity Emporium i nawet nie jest trudny do zrobienia. I to bym chciał osiągnąć. To bym chciał zrobić, ja to zjem, bo... Sanity spadnie, ale trochę się najem i tak ona by się zepsuła prędzej czy później. Więc moi drodzy, teraz czas na powrót do domu. Tu jest mnóstwo przeciwników, w ogóle tak wszedłem szybko, ale tam jest mnóstwo tych węży. Myślę, że byłoby to do ogarnięcia, ale chyba nie na tę chwilę jeszcze, nie na ten moment. Przestań jeść! Myślałem, że mi się uda zabrać, wiecie, o co chodziło. Chodziło, żeby zabrać mu tego motyla, zanim on go zje, ale zdążył zjeść, zanim ja zdążę go dopaść. Ale zbieram mięso, tak? Mięso, bo dzięki temu mam już kulki. Gdyby jeszcze jednego gościa dziabnąć, a nie chcę te kupy rozkupywać, bo może to generuje te żuczki. O, właśnie. Jeszcze tego byśmy dopadli tu. O, to byłoby piękne, ten wine mieć. Ale zaraz się znowu skończy miejsce na cokolwiek. Jeszcze aloes jest, proszę bardzo. Dobra, i rozwal się, panie. Rozwal się o coś. Halo, proszę się rozwalić. Dziękuję. Dobra, padło. Oj! Dlaczego on atakuje Robina? Czy wy widzicie tego typa w ogóle? Co on odwala? Dobra, zostawiam to jednak. Może jeszcze uda nam się tutaj zebrać, bo nie zawsze wypada z niego chitin. Ja może czasem będę mówił jeszcze chitin, bo to jest przyzwyczajenie już, tak? Do złej wymowy. Dobra, coś wypadło. Świetnie. Tu w środku też będzie... To nas interesuje. To nas interesuje w sumie tylko. Zobaczmy, co jeszcze z tej kupy wypadnie. Przy okazji. Dobra. I kupy nie zbieram, mamy 20 sztuk kup, to już jest bez przesady. Nie potrzebujesz tego więcej. Tu jest nasze przejście do domu. Widzicie, że mamy jeszcze nieodkrywane różne miejsca. Może uda nam się zebrać więcej warzyw, skoro tu już jesteśmy. O! Tak jak mówiłem, a propos. I tam też są warzywa, ale widzicie, że są chronione przez bestie. O kurczę, i tak ważne byłoby też zebrać ten rope. Dobra, masz. Masz miejsce? Kurczę, bambus, deski, korek. Wszystkie rzeczy są, kurcze, istotne, no ja nie wiem, to wszystkie bym chciał donieść, może najmniej snakeskin. Znowu snakeskina nie doniosę do domu, będzie zabawnie. Proszę bardzo, Lost Idol tutaj w ogóle jest, jakim cudem on tutaj sobie po prostu leży? Dobre pytanie. Nie mam miejsca na to, żeby znowu zbierać te rzeczy tu, mi się wydaje, że one co jakiś czas się po prostu regenerują. Tu mam znowu, okej, dobra, tutaj mamy piórko, ale na razie piórka nie zbieramy. No dobra, mamy to. Oj, mamy nawet, zobaczcie, złoto, ale też nie jestem w stanie go zebrać, więc na razie go tu zostawiam. Złota nie powinni mi zjeść. Dobra, już wchodzimy, bo już się ataki zbliżają. O! I też piękne miejsce, znowu wszystko wyrosło, znowu możemy pozbierać jakieś rzeczy. Ale myślę, że tutaj poświęcimy bardziej czas na wracanie do miasta. Dobra, tutaj jesteśmy. Patrzcie, co jest pięknego. Piękne jest to, że teraz już jest pełnia księżyca. Nie byliśmy tutaj.
Myślę, że wykorzystam chwilę. O kurcze! Dobra, tu są pułapki. Jeszcze w ogóle jakiegoś nie zauważyłem. Jak ja tam wszedłem, że nie zauważyłem tych pułapek? Przecież widzę, że są przyciski. Chyba, że... No tak, rozumiem. Skorpiony tu wchodzą. O shit. Może same się powykańczają dzięki temu? Co, one same siebie wpierdzielają? Kurczę, bardzo możliwe, że sam siebie wpierdzielił. No okej. Okay. Wiecie co, to nie jest bezpieczne. A tu poza tym nic nie ma, więc... To jest tylko skorpion. Mam wrażenie, że on sam siebie zjadł, bo wiadomo, że skorpiony też zjadają same siebie. Dobra, no to tutaj mamy też do zniszczenia klik, ale właśnie, no nie mam miejsc znowu, żeby tutaj... Nie mam miejsca, żeby to wszystko znowu ogarniać. O, i proszę bardzo, znowu jest to. Czy ja tobie to dałem w końcu tę gałąź, czy nie? Nie dałem ci tej gałęzi w końcu. I nawet kła nie wezmę. Znowu wróciliśmy do środka i znowu nie mogę zabrać, ponieważ znowu nie mam miejsca. Tu są te wądrze. To nas ostatnie. I tutaj jest właśnie Wishing Well. Nie wiem, co to jest. Nie znam. Tu bym chciał też dostać się i może kiedyś tu przyjdę specjalnie, żeby wykończyć te wszystkie węże. Chociaż nie będzie to łatwe zadanie, tak po ciemku. Czy ja zapomniałem wziąć, widzicie, i nie wziąłem tego. Tego... Aha. Super. Myślę, że w ten sposób dobiegniemy po prostu do domu już. Też po drodze możemy... Aha! Rozumiem. O Jezu, ile tego tu jest. Okej. Okay. Tak przez środek ich, ale gdyby tutaj się pojawiły, to mogłyby zaatakować połowę z nich. O właśnie. A tak to wszystko teraz będę musiał dojść... To wszystko przyprowadzić do domu. Co nie jest, mi się wydaje, bezpieczne. No ale zobaczymy, czy... No, mam nadzieję, że to nie zabije, bo wiecie... Psy... Potrafiły zabić. Miejmy nadzieję, że zajmą się czymś innym, albo to zostaną po prostu. Bo to też jest mięso. Ja mam miejsce na mięso. Nie do końca mam miejsce na skóry, ale znowu zostały chyba dwa. O, jest też Pog. Nie wiem, czy się Pogiem zajmą. Być może. Zajmijcie się Pogiem. Proszę zająć się Pogiem. Wezmę może ze sobą. Wezmę sobie do ręki moją... O. Wezmę ze sobą włócz. Wezmę ze sobą włócz, nie? Dobra. Bum. Oczywiście, i teraz mamy niestety upieczone jedzenie. To nie jest złe, bo od razu możemy z tym pójść do garnka. Czyli zostawiliśmy, dobra, przeżyliśmy kolejny nalot. Czyli wydaje mi się, chociaż też sądzę, że od psów można podobnie uciekać po prostu, tak? Od nalotu tych cholernych zubatów da się uciec na pewno, więc to jest plus. Plusem jest też to, że wróciliśmy znowu do domu, możemy sobie zebrać nasze własne, kochane warzywa. Dobrze, że nie jedzą nam tych warzyw. W sensie nie wyjadają ich z garnka. To też jest... To jest miłe, że... Przepraszam, nie wyjadają nam po prostu jedzenia z farm, tak? Tu nawet widzę, że mamy... Okej, okay, mam znowu nadmiar trawy, więc sobie zostawię na razie trawę. No właśnie, ale to teraz czas przyszedł na porządki. Wiem, że nie wykorzystuję tego, że jest pełnia. Niestety. Ale na pewno wykorzystam to, że trzeba zjeść i przygotować się do... kolejnego dnia. Stawiam jeszcze jedną skrzynkę. Jak sami widzicie, tych skrzynek naprawdę jest bardzo dużo potrzebnych, bo... Bo ciągle brak miejsca na jakieś rzeczy. Także myślę, że będziemy trzymać też nadmiar. To już teraz nie muszę trzymać nadmiaru, ale nadmiar na przykład trawy. Z shiftem, z kontrolem podnosiło się połowę. Myślę, że właśnie tak zrobimy. Odrzucę tutaj połowę tych wszystkich rzeczy, żeby trzymać tu. Wypadek, gdybym miał, oj, no mogę nawet i tego też połowę. Taki zapas po prostu przedmiotów na przyszłość. Żeby zbierać od nowa też przy okazji. I co? No i możemy zacząć też budować budynki. Ja cały czas, widzicie, dogotuję też meatballsy po drodze. Oj, meatballsy chciałem wrzucić do meatballsów. Elo. Jest nieźle. Przepraszam. Cook. Tak. Bo zobaczcie, ile mam teraz. Będę miał 3 meatballsy. 3. Także naprawdę na długo mi starczy. Też nie powinienem za bardzo tego może robić. Może poczekam z tymi warzywami. Już nie będę przerabiał. I tak już mięsa nie mam, więc elo. I jeszcze, kurczę, cały czas Batman ma za sobą różne rzeczy, które chciałbym gdzieś tutaj zostawić. Dobra, mamy to. Okej, okay, ciekawe, czy jedzenie się psuje, jak się nie wyjmie go z garnka. Też nie czuję, żebym teraz ballpoint hammer chciał nosić. Nitrę też mamy. Okej, okay, no i zobaczcie. Wszystko pięknie poprzynoszone. Korek zostawimy też przy okazji. O, by to wszystko miało tutaj sens. I sans też przy okazji. Dobra, jest elo. Moi drodzy, co robimy dalej? Co musimy zrobić, żeby stworzyć sobie czapkę? Bo chciałbym tę czapkę zrobić. Wiem, że czapka to była chyba... Dupka świni plus... dupka świni... Plus dużo trawy na pewno, ale chodzi mi o to, żeby o, wziąć to i to. I mam wrażenie, że to daje nam straw hat, gdybyśmy chcieli zrobić wiadomo co. Dupka świni. O, jest, football helmet, proszę bardzo. O,
I moim zdaniem teraz jesteśmy o wiele bardziej chronieni. Bo to będzie teraz jeszcze mniej, będę się jeszcze mniej obrywał. W ogóle powinienem zrobić sobie... Wiecie co? Z drugiej strony myślę, że to jest ten moment, żeby zrobić sobie zupę ze szparagów. Dobrze, że szparagi tu się pojawiły. Szkoda, że nie ma dragon fruta. Cały czas nad tym ubolewam. Tak, możemy zebrać też te trawy już, skoro tutaj mamy... Berry bushel musiał wykopać. To jest też kolejna rzecz, którą mam na to do wypisaną. Także dużo tego się robi, jak o tym pomyśleć. Szparagi to i dwa patyki. Proszę bardzo, zupa szparagowa, żeby też przygotować sobie, zregenerować sobie trochę życie, zdrowie może bardziej. Dobra, a gdzie mieliśmy wykopać berry bushel? Berry bushel były tu. Więc tu trzeba się będzie przejść, wykopać te berry bushel przy okazji. Ale co zrobić, żeby zbudować jeden z domków? Bo w ogóle coś jest podświetlone, jakbyśmy mogli coś budować tu. Ogólnie. Security contract. The ink is pretty expensive. Widzicie, teraz mogę sam sobie kupić tutaj the security contract. Watchtower, my city hall. O! You are the mayor now. My city hall. Mogę sam sobie zbudować... Ale dobra, to bo to chyba jest do tworzenia własnej... Od początku własnej zabawki. The Sty Oddities Emporium. To nas bardzo interesuje. Potrzebuję zrobić z tego Ballpain Hammery 3. Bo to Oddities Emporium to jest właśnie to miejsce tutaj. To jest to miejsce, gdzie możemy generować girsy, gdzie mogą się one pojawić i są te wszystkie bardzo rzadkie przedmioty. Ja się jeszcze upewnię, że dobrze myślę, ale wydaje mi się, że to jest to. Tak, dobrze pamiętałem. Ale do tego potrzebuję 3 młotków. Zobaczcie, ten mój młotek tam ma 30%, więc musimy zrobić te 2 młotki tylko do wydobywania złota. A żeby to zrobić, to było chyba tutaj, tak? Ballpain Hammer. Potrzebujemy 4. Wiecie co? Zrobimy. Zrobimy sobie w naszym... W tym mieście zrobimy sobie po prostu kolejną... Od razu sobie zjem. W tym mieście po prostu zrobimy sobie kolejną... Jakby to powiedzieć? Jak to nazwać? Kolejny budynek będzie po prostu. Kolejną wioskę. No, wioska jest jedna. Budynki są... Budynków jest wiele. Dobra, też moglibyśmy zrobić... Możemy to sprzedać w ogóle Blue Gem, zamienić go też na kasę, gdybyśmy bardzo chcieli... Oinksów mam 20, więc spoko. Przy moim akurat zejściu. To zrobimy sobie tak. Raz. Dwa. Widzicie, trochę tego trochę się zużywa tego materiału całego. Dobra, oddaję. I teraz co jeszcze było trzeba zrobić, żeby Oddity postawić? Aha, muszę wyjść na zewnątrz. Dupki świni są potrzebne, to je nawet mam. I chyba jeszcze były potrzebne deski. Dobrze pamiętam, że deski? No, coś pada. Tak. Potrzebuję 4 desek. O kurczę, czy znowu całe drewno pójdzie? Ja sobie tutaj drewna próbowałem nazbierać, a się okazuje, że drewna i tak dużo nie będę miał. 4 deski. O kurczę. Czy mi zabraknie? Nie, nie zabraknie. Dobrze jest. 4 deski. Okej. Okay. I jeszcze potrzebna mi jest ten jeden... A to ja przypadkiem nie trzymam tutaj tego Ballpainheimera? Nie, gdzieś go wrzuciłem, kurczę. Chyba do tej nowej skrzyni. Tak. Mamy to. Moi drodzy. Pierwszy raz w tej grze budujemy sobie, mam nadzieję, że to tak zadziała, budujemy sobie budynek. Tak, on ma to być blisko, żebym ja miał do niego ładne dojście. Proszę bardzo. Jest! The Styles Oddities Emporium. Pytanie brzmi, czy od razu jest w środku. I mamy od razu w środku kolegę. I co? Może i kolegę mamy, ale niestety nie pojawiło się. Znowu nie wygenerował się nam, kurczę. Nie wygenerowały się girsy. Może jak będę zbierał te wszystkie najtańsze rzeczy, to z czasem one się same... No i będę wydawał mnóstwa, tak? Gotówki na to, ale sami widzicie. Nie wiem, czy mogę robić coś z tymi ogonami. Ja to po prostu wykupuję po to, żeby przede wszystkim mieć... No co, nie, czemu nie kupujesz? Come back tomorrow. Okej. Okay. Zamknęli, bo już jest noc. No tak. I mamy jeszcze pełnię księżyca. Także elo, możemy sobie... Zostawiam to oczywiście, bo co będę zużywał. Chociaż w sumie to są... Akurat to są rzodkiewki, to możemy je sobie tutaj położyć, także nie jest źle. I sobie może jakoś wygenerujemy te girsy z czasem. Miejmy kurczę nadzieję, że mi się udaje wygenerować. Byłby smutek, gdyby się nie udało. Wtedy lodówka. Ile to by ułatwiło życie, gdyby udało mi się te girsy zdobyć i lodówkę zbudować. Tworzę sobie teraz jeszcze wszystko, żeby zbudować co? Ciekawe, czy się domyślicie, jakie przedmioty mam w ekwipunku nowe? Co teraz będę stawiał? Otóż, moi drodzy, pewnie się tego nie użyję dokładnie w tym momencie, ale... Aha, muszę go... No tak, muszę być obok mojego science machine, żeby to zrobić. Drying rack oczywiście. Żeby ewentualnie móc coś ważnego sobie w czasie, kiedy przyjdzie na to czas odpowiedni, ususzyć. Także drying rack stawimy sobie gdzieś tutaj. Nie przeszkadza. Czy by to już... Wow, już się zrobiła nowa pora roku. O kurczę, jak to szybko poszło, kurczę. Powiem wam szczerze, naprawdę bardzo szybko.
mi jest potrzebny Pit Hat, tak w ogóle. Pit Hat pozwala nam kompletnie olać sprawę związaną z mgłą. Możemy mieć coś na głowę i jednocześnie biegać po mgle. Chociaż widzicie, dlatego jest to Weewolf Mantle jest potrzebny, żebyśmy mogli właśnie biegać też, nie zdejmując sobie armora, tak? Więc to jest też potrzebne. No ale właśnie, Pit Hat. Co ja potrzebowałem, żeby go zrobić? Możemy to zobaczyć, teraz pytanie, czy to jest fight? Mant Mask, Mant Suit, tak to nam się przyda też w przyszłości, gdybyśmy chcieli się mieć fancy helmet. Tin Suit. To może być w czapkach może jednak, suinki, top hat, gaz mask, potrzebny nam jest pit hat. To jest to. Korek, gałęzie, kurcze! Gałęzie, które porozrzucałem po całym systemie i ani razu nie pozbierałem tych gałęzi. Bez tego nie jesteśmy w stanie mieć czapki, która nam tutaj pozwoli żyć. Thunder hat. Jakbyśmy udało nam się kiedyś ptaka elektrycznego pokonać, to możemy sobie zrobić thunder hat i nie przeszkadza nam wtedy strzały z... Nie przeszkadzają nam strzały z prądu. To też jest miłe, tak? Snakeskin jacket, snakeskin hat. To nam nie jest potrzebne jakoś... No właśnie, to znaczy, że będę musiał wziąć do ręki znowu umbrella. Tak, znowu nam się przyda. To sobie ją położę, mieć zawsze pod ręką. No to czapka jednak teraz, to niech idzie tutaj. Niech on nosi ze sobą te rzeczy, wadę, gdyby miał zginąć. I to na razie tyle, mi się wydaje. Jeśli chodzi o ten odcinek, całkiem ładnie zakończyliśmy. Mamy kolejną porę roku. Dalej sobie będę jadł, bo mam dużo tego jedzenia na szczęście zmagazynowanego. Key to the City może zostać u nas w domu, ponieważ nie będziemy chcieli budować domków poza naszą główną tutaj siedzibą. Cały czas będę miał nadzieję, że uda nam się wygenerować te... Kurcze. Wiadomo co. Gearsy. Nie jest to proste, ale mam nadzieję, że się uda. Jesteśmy teraz mocno ograniczeni widokowo. I właśnie nie wiem, czy będzie coś, co kiedyś pozwoli mi widzieć przez mgłę? Czy nie będziemy widzieć? Ciężko powiedzieć. Nie mogę sobie ususzyć. Ja mogę tego mięso suszyć, więc... Ło! Nadmiarowe mięso na pewno będzie się tutaj u nas suszyło całkiem nieźle, więc jak macie jakieś jeszcze sugestie, co można by robić, jakieś pomysły, dawajcie znaka w komentarzach, ja kończę. Jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie, bądźcie na bieżąco, serdeczne dzięki, wielka piona, trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku, teraz już klasycznie za dwa dni. Cześć!